Proszę Państwa, podejście typologiczne w psychologii jest chyba jednym z najstarszych podejść. Znaczy jest i traktowane jest jako podejście bardzo naturalne. Innymi słowy, kiedy byśmy chcieli wyjaśnić różnicę między ludźmi, to okazuje się, że bardzo takim naturalnym myśleniem jest klasyfikowanie ludzi do określonych typów. Klasycznie, zgodnie z przewidywaniami, charakterystyka psychologiczna po poszczególnych skalach. Sangwinik, duża żwawość, mała perseweratywność, duża wytrzymałość, mała reaktywność emocjonalna i aktywność. Świetnie dostosowany, żywiołowo reagujący, aktywny, odporny na stres. Odwrotnością melancholik, nie będziemy charakteryzować, bo wszystko jest dokładnie odwrotne. Przestymulowanie, czyli choleryk. Żwawy, perseweratywny, wrażliwy sensorycznie, raczej mało wytrzymały i reaktywny, a za to bardzo aktywny. Tak? Przy niedużych możliwościach bardzo duża aktywność. I odwrotnie flegmatyk, gdzie jest mało żwawy, mało perseweratywny, mało wrażliwy sensorycznie, odporny, acz bierny. Niezależnie zatem od rodzaju badania metody wyodrębniliśmy te cztery typy temperamentu. Kolejne pytanie, jakie zadaliśmy sobie, to czy one są uniwersalne kulturowo, ponieważ cały czas pozostajemy w sferze polskich grup. Ponieważ mieliśmy dane międzynarodowe, w związku z tym postanowiliśmy sięgnąć do tychże danych, zadając sobie pytanie, po pierwsze, czy one są uniwersalne w znaczeniu, czy istnieją w innych nacjach, a także jaki typ stanowi specyfikę polskiego temperamentu. Otóż proszę Państwa, jeżeli się ludzi klasyfikuje w Polsce i na cztery typy, to one wychodzą mniej więcej liczebne, tak? Znaczy po prostu dzielimy na grupę tę na cztery. Zatem tu trudno odpowiedzieć, jaka jest dominanta. Żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, jaki typ stanowi specyfikę polskiego temperamentu, to trzeba Polaków sklasyfikować na tle innych nacji. Jeżeli jakaś nacja okaże się bardziej flegmatyczna, tak, a Polacy bardziej choleryczni, no to w takiej wspólnej analizie będziemy mogli to skontrastować. Otóż to pytanie jest o dominantę typu temperamentu. Jest pytaniem w gruncie rzeczy zainspirowanym, czy było pytaniem zainspirowanym pracami Brzezickiego, polskiego psychiatry, który w 1946 roku zaproponował takie pojęcie temperamentu narodowego i stwierdził, że dla Polaków typowy jest typ choleryczny, odpowiadający typowi cholerycznemu, tak zwany słomiany ogień. Tak, że zapalam się, no i potem już zgasło. Już nie mam cierpliwości. Ukazała się cała masa prac, które udowadniały, że ten typ jest typowy dla Polaków, łącznie tam z pracami Bocheńskiego i tak dalej. Jeszcze jak zaczynałem interesować się psychologią, to z wypiekami na twarzy czytałem te teksty. Teraz już mam za słabe krążenie, już nie mam wypieków na twarzy. Oczywiście weryfikacja tej tezy może nastąpić tylko w badaniach międzynarodowych, jak powiedziałem, ponieważ takie grupy z badań jeszcze z mojej pracy habilitacyjnej mieliśmy, stąd te dane tutaj postanowiliśmy wykorzystać. Dane z 8 krajów. Holandia, Korea Południowa, Niemcy, Polska, wiadomo, Rosja, Stany Zjednoczone, Ukraina i Włochy. Te kraje, one stanowią dość specyficzną próbę różnych nacji, wyciętą takim pasmem mało zróżnicowanym równoleżnikowo, a z kolei zróżnicowanym południkowo. Głównie były wybierane według różnic dotyczących zamożności, czyli produktu krajowego brutto, zużycia energii, ale także gęstości zaludnienia i wskaźników indywidualizmu, kolektywizmu. To nie będziemy tego wątku drążyć. To, co jest ważne, że próby były dość liczebne, od 200 do 1000 osób też w każdym z tych krajów, zróżnicowane wiekiem i płcią. Analiza zatem polegała na tym, że stosowaliśmy identyczny schemat tylko w całej tej grupie osób. Jeżeli uzyskamy zatem tam klasyfikację typologiczną, no to właśnie będziemy w stanie ocenić częstość występowania typów w poszczególnych krajach. Najpierw po uzyskaniu tej klasyfikacji odnieśliśmy do tej naszej grupy bliźniąt, uzyskując współczynnik Cohena 0,64, a zatem można powiedzieć, w międzynarodowej próbie uzyskaliśmy bardzo zbliżoną typologię. W stosunku do tego to w warunkach polskich, a zatem te cztery typy są uniwersalne. Jak one wyglądały? Otóż dokładnie tak samo jak w Polsce. Typ sangwinika, czyli struktura odporność, czyli żwawy, mało perseweratywny, wytrzymały, mało reaktywny emocjonalnie i aktywny. Melancholik odwrotnie, z pewnym tylko tym, że jeszcze bardziej charakterystyka jest wyostrzona niż w grupach polskich, ale to wynika z liczebności. Choleryk, żwawy, perseweratywny, wrażliwy sensorycznie, mniej odporny i aktywny i flegmatyk. Mało żwawy, mało perseweratywny, mało wrażliwy, odporny, ale bierny. Jaka jest dominanta? Tutaj zaznaczone na żółto jest te typy, które są dominujące we wszystkich krajach. Zresztą proszę zwrócić, że w każdym kraju te wszystkie kratki są wypełnione. Czyli jeżeli wyodrębnimy dany typ,
to cała tabela jest wypełniona. A zatem byśmy powiedzieli po pierwsze, że klasyfikacja jest nie tylko uniwersalna, że te typy istnieją we wszystkich nacjach, ale i w każdej nacji istnieje jakiś typ. Chociaż nie wyklucza to istnienia pewnej dominanty. Otóż Holendrzy i Amerykanie dominujący typ sanguiniczny. Włosi, gdzie tu mamy Włochów, dominujący typ choleryczny. To nawet tak z potocznym myśleniem, tak? Dużo gestykulują, szybko reagują i szybko im przechodzi. Rosjanie, proszę powiedzieć tak klasycznie, flegmatycy. Taki rosyjski niedźwiadek. Tak jak się obudzi rosyjski miś, oj, może być niebezpieczny, ale... przy okazji, druga dominanta typu flegmatycznego to jest w Korei. Pytanie, gdzie jest flegmatyk, się podział? Wyjechał na wschód. W innych krajach te typy już były podwójne, czyli tak, Korea, typ melancholiczny i flegmatyczny, dwa najczęściej reprezentowane, Niemcy i Polacy, melancholiczny i choleryczny typ. No niezależnie od tego, co Niemcy mówią o nas, a my mówimy o nich, tak widać z tego, to różnice kulturowe są raczej małe i nie ma takiej specyfiki, przynajmniej na poziomie badań temperamentalnych. I w Ukrainie bez dominanty. Ukraina okazuje się, że być może w sensie genetycznym i kulturowym jest taką mieszanką różną, że tam praktycznie wszystkie typy są reprezentowane. Jakie byłyby konkluzje? Po pierwsze, że ta typologia jest uniwersalna, że w każdej nacji istnieją cztery podstawowe typy, chociaż istnieją także typy dominujące. W przypadku Polaków są jednak to aż dwa typy temperamentu. A zatem teza o tym, że dla Polaków jest typowy ten słomiany ogień, tak, typ cholery, nie ma pełnego uzasadnienia. Przy okazji, jeżeli porównamy Koreańczyków i Polaków, tak, gdzie tam i melancholicy, Polacy jeszcze choleryczni, Koreańczycy flegmatyczni, to rzuca pewne światło na powodzenie spółki DU Polska. I ostatnie pytanie, które jest najważniejsze, a mianowicie, do tej pory ustaliliśmy, że istnienie tychże typów temperamentu jest faktem. Nie ulega to wątpliwości. Trudno jest dyskutować. Dla mnie, jako dla psychologa różnic indywidualnych, jest to pewien smutny fakt, no ale zgodnie z tezą, że faktów się nie neguje, ale z nimi dyskutuje, no to trzeba tenże fakt uznać. Powstaje zatem zasadnicze pytanie, co z tego wynika dla przewidywania zachowania? Czy ja ludzi będę opisywał w kategoriach cech, nie myśląc w ogóle o typach, czy też będę ich klasyfikował do typów? Która kategoria jest bardziej użyteczna przy przewidywaniu zachowania? No więc uzbrojeni w to pytanie ruszyliśmy do ostatniej grupy analiz, czyli typy temperamentu decydujące starcie, jak rozumiem Państwo, identyfikujecie z filmu Obcy, jest tu wzięte. To zostało, jest praca jest w druku, która prezentuje, tam było tych analiz więcej, ja tylko tutaj niektóre wybrałem. Otóż prowadziliśmy do tej analizy kryteria, czyli mamy badania, dane dotyczące cech i typów i mamy niezależne kryteria, które w tym wypadku odnosiły się do stanu zdrowia i funkcjonowania zawodowego naszych osób badanych. Przy czym technika analizy polegała na tym, że wprowadzamy najpierw, przewidując to kryterium, najpierw cechy, a później dodajemy typy i w drugi robimy analizę symetryczną, najpierw typy, a potem cechy i patrzymy, co lepiej przewiduje. Powstają wówczas cztery możliwe do uzyskania efekty. Jeśli cechy wyjaśniają to kryterium lepiej niż typy, albo zapewniają istotną poprawę, jeżeli są wprowadzone w drugiej kolejności, ponad typy, a takie efekty nie występują na typów, ja potem Państwu na danych pokażę, to się wyjaśni, to wskazują, że cechy mają lepszą wartość predyktywną niż typy. Jeśli tak by było, to rezultat, to taki wynik stawiałby pod znakiem zapytania sens klasyfikacji typologicznej. Innymi słowy, gdyby się okazało tak, że wprowadzam cechy i one już wyjaśniają wszystko, to, co było do wyjaśnienia. I dodanie typów niczego nie wnosi, to znaczy, że typy nie wnoszą jakościowo nowej informacji. I odwrotnie, jeżeli wprowadzam typy, a potem cechy i cechy dodają jeszcze, to znaczy, że one dają bogatszy obraz. Gdyby tak było, nie byłoby sensu zajmowanie się w ogóle klasyfikacjami typologicznymi. Byłaby to pewna ciekawostka intelektualna, że coś takiego powstaje. Odwrotny efekt, czyli supremacja modelu typów, no to byłoby, gdyby typy wyjaśniały więcej niż cechy albo wnosiłyby coś nowego. Gdyby tak było, to rezultat taki stawiałby pod znakiem zapytania sens traktowania cech jako podstawowych kategorii opisu temperamentu. I dwa efekty, które by były najciekawsze, a mianowicie gdyby zarówno cechy, jak i typy pozwalały na przewidywanie kryterium, ale nie gwarantowały poprawy wyjaśnienia ponad pierwszy model. Innymi słowy, jak wprowadziłem cechy, to typy już nic nie dodają. Jak wprowadziłem typy jako pierwsze do analizy, to cechy nic nie dodają. Czyli powstałby rodzaj ekwiwalencji obu modeli,
W takiej sytuacji by było obojętne, który model akceptujemy. Każdy z nich bowiem powielałby te same efekty, ale jednocześnie nie byłoby sensu analizowanie obu z nich. Bo one by były redundantne pomiarowo. Innymi słowy, by było to taka sytuacja, że ktoś by się zajmował cechami, analizowałby sobie cechy i to by byłoby dobrze, a ktoś by sobie robił klasyfikacje typologiczne i też by było dobrze. Nie byłoby sensu natomiast łączenie tego w jednej analizie. I komplementarność, gdyby zarówno cechy i typy pozwalały na przewidywanie kryterium i jednocześnie gwarantowały poprawę wyjaśnienia ponad pierwszy model, to świadczyłoby o komplementarności. Innymi słowy, wprowadzamy cechy, a potem typy i typy jeszcze pozwalają, poprawiają przewidywanie. Potem wprowadzamy typy i dalej cechy i cechy poprawiają przewidywanie. Świadczyłoby to taka sytuacja o tym, że zajmowanie się jednym modelem jest nieuzasadnione. Że trzeba przeprowadzić diagnozę cech, ale i także diagnozę typologiczną. Dlatego, że każdy model wnosiłby informację, która by nie była zawarta w drugim. I jeżeli byśmy tego nie robili, to znacznie byśmy ograniczali swoje możliwości interpretacyjne. Jakie były tutaj dane? Tych analiz, które ja wybrałem Państwu, jest kilka. Grupy liczyły od 71 do prawie 1500 osób. Zmienną kryterialną było tak. Po pierwsze, zdrowie psychiczne. Tutaj rozbiliśmy wskaźnik ogólny oraz dystres i dobrostan. Dystres to jest skłonność do reagowania lękiem, depresją oraz poczuciem utraty kontroli. Ten stan psychiczny, tak? Dobrostan, dobre samopoczucie i poczucie satysfakcjonujących więzi z innymi ludźmi, wskaźnik odwrotny. Czyli trzy wskaźniki o charakterze psychiatrycznym. Była to zmienna ciągła. PTSD, badane w 3,36 miesięcy po powodzi jako zmienna ciągła, to jest to nasilenie objawów zespołu stresu pourazowego u osób, które przeżyły traumatyczne doświadczenie i które mają zaburzenia emocjonalnie. Również wskaźnik psychiatryczny zdrowotny. 3 miesiące wypada ostremu, 36 miesięcy chronicznemu PTSD. Również kryterium ciągłe. Kolejna zmienna typologiczna z grupy, która była badana w 3 i 15 miesięcy po powodzi, tutaj wyodrębniliśmy różne rodzaje PTSD, dlatego że przy diagnozie psychiatrycznej nie tylko jest tak, że można mieć ten zespół stresu pourazowego, ale można mieć różne formy tego zespołu. Otóż jeżeli mam w 3 miesiące i w 15, to się mówi o takim chronicznym, o długo utrzymującym się tych zaburzeniach. No i oczywiście odwrotnością, że mogę nie mieć ani w 3, ani w 15. objawów klinicznych. Ale mogę mieć też ich specyficzną strukturę. Mogę zareagować bardzo ostro i w 15 miesięcy już wyzdrowieć, tak, samoistnie. Wtedy mówimy wyłącznie o formie ostrej. Albo odwrotnie, mogę w 3 miesiące nie mieć, ale mieć tak zwane PTSD z opóźnionym początkiem. Że czas mija i nagle niewiadomych powodów w 6 miesięcy, tak psychiatrzy to klasyfikują, w 6 miesięcy po mogę mieć zestaw tychże objawów, czyli PTSD z opóźnionym początkiem. Zatem tutaj wprowadziliśmy klasyfikację typologiczną rodzajów PTSD, oczekując, że typy mogą lepiej przewidywać te konfiguracje wyników. Dwie następne zmienne odnoszone były do diagnozy medycznej. To była grupa różnicowana pomiędzy grupą chorych a zdrowych. Grupę chorych stanowiła grupa osób z zdiagnozowanym rakiem płuca i grupa osób po przebytym zawale serca, więc diagnoza typologiczna, nie psychologiczna. W tym wypadku była to również diagnoza taka zero-jedynkowa, czy kryterium zero-jedynkowe, natomiast nie psychologiczne. Również sądziliśmy, że tutaj diagnoza może faworyzować model typów. Trzy ostatnie zmienne dotyczyły funkcjonowania zawodowego, a mianowicie uzyskania zatrudnienia na stanowisku biegłego rezydenta oraz w policji, gdzie osoby były badane w procedurze doborowej, w której nie uczestniczono, nie było formalnych badań psychologicznych. Efektem tego było albo zatrudnienie, albo odrzucenie kandydata. Patrzyliśmy po prostu, co lepiej wyjaśnia, opisuje to, czy kandydat uzyskał pozytywną czy negatywną kwalifikację. I ostatnie to było szybkość pracy oraz dokładność pracy kasierek w supermarkecie. Szybkość pracy to jest produkt, jak kasierka szybko sczytuje te produkty. A dokładność to ile jest tam pomyłek. Oceniana po prostu dlatego, że ludzie idą i składają reklamacje. To również było kryterium ciągłe. Dane dla zmiennych zdrowotnych ciągłych. Technika jest taka. Mamy zmienne, które przewidywane, czyli zdrowie psychiczne, ten indeks ogólny, dystres i dobrostan. Potem te dwie zmienne ciągłe, czyli zespół stresu pourazowego mierzony w 3 i 36 miesięcy po powodzi. Wprowadzamy najpierw cechy do analizy, potem typy. Proszę zobaczyć, że te współczynniki są istotne, natomiast te pozostałe już bliskie zero. Czyli można powiedzieć, jak wprowadziliśmy cechy, to już te cztery typy niczego
w gruncie rzeczy nie dodały, nie zawierają żadnej nowej informacji. Odwrotnie jest natomiast, jak zamieniliśmy jedno z drugim. Jak wprowadziliśmy typy, no to znowu typy coś przewidują, no bo tamta informacja o cechach jest zawarta. Natomiast cechy dodają. A zatem konkluzja byłaby taka, jeśli chodzi o zmienne ciągłe, które charakteryzują stan zdrowia, że jest to supremacja modelu cech. Tu nie ma wątpliwości. Ci, którzy będą typologizować ludzi, będą klasyfikować do typów, będą przewidywali gorzej pewne kryteria zewnętrzne niż ci, którzy będą się posługiwać cechami. PTSD typologiczne. Brak, chroniczne, ostre, z opóźnionym początkiem. Są dwie części tej tabeli, dlatego że temperament był mierzony i klasyfikacja była w 3 i w 15 miesięcy po powodzi. Natomiast ta klasyfikacja PTSD oczywiście jest, wykorzystuje oba pomiary. Jeśli chodzi o braki chroniczne PTSD, proszę Państwa, mamy sytuację bardzo podobną do tamtych zmiennych. Cechy wyjaśniają, typy nie wnoszą. Typy wyjaśniają, cechy no, wnoszą. A zatem w przypadku, jeśli chodzi o typologię PTSD, to w przypadku dwóch tych typów mamy do czynienia z supremacją modelu cech. Tenże sam efekt. Jeśli chodzi natomiast o ostre PTSD i z opóźnionym początkiem, mamy do czynienia z ekwiwalencją. Dlaczego? Wprowadzamy cechy, to one coś tam wyjaśniają, typy nie dodają. Jeżeli wprowadziliśmy typy, no to one coś tam wyjaśniły, cechy nic istotnego nie dodały. A zatem tu w ogóle przewidywanie jest słabe. Ale niemniej jednak mamy do czynienia raczej z ekwiwalencją. Widać od razu, że obraz już nie jest taki jednoznaczny. Jeżeli wprowadzimy natomiast zmienne medyczne, klasyfikacyjne, no to właśnie w przypadku zawału serca mamy do czynienia znowu z taką sytuacją. Cechy dodają, cechy wnoszą coś, typy nic nie dodają. Typy wnoszą coś, cechy nic nie dodają. Czyli mamy do czynienia znowu z efektem tym samym, co w przypadku tych dwóch typów. Jeśli chodzi o rak płuca, mamy do czynienia no właśnie z modelem takim. Wprowadziliśmy cechy i typy, typy dodały. Jeśli zamieniliśmy kolejność, to cechy znowu dodały. A zatem mamy do czynienia w tym wypadku z komplementarnością obu modeli. Czyli nie jest tak, że obraz jest taki absolutnie jednoznaczny. Mianowicie, jeśli chodzi o pomyłki, to zmieniało się zależnie od wskaźnika. Czyli albo w przypadku zmiennych ciągłych charakteryzujących pracę, to albo supremacja modelu cech, albo ekwiwalencja obu modeli. Natomiast w przypadku uzyskania zatrudnienia dominujące są typy. Dlaczego? Bo cechy po wprowadzeniu typów jako drugich dają poprawę wyjaśnienia, natomiast jak wprowadziliśmy typy, to już cechy wiele nie wniosły. Podobnie zresztą w tym wypadku uzyskaliśmy dla drugiego zawodu, że typy wyjaśniły wszystko, cechy już nie. A zatem byśmy powiedzieli, że to jest dominacja, czy supremacja modelu typów. Otóż gdyby te dane w tej części podsumować, to generalnie powiedzielibyśmy tak, że ogólnie wyniki wskazują na to, że model cech jest bardziej efektywny. Nieliczne dane wskazują na dominację modelu typów, na diagnostyczną ekwiwalencję czy komplementarność obu modeli. Podobne zresztą dane uzyskali i Amerykanie, i Asendorf, ten taki główny piewca nowego podejścia, jak zrobił tę analizę, to już i zmienił front. Znaczy już teraz mówi, że to tylko dla ilustracji, że to już nie należy myśleć o różnicach indywidualnych w kategoriach typów, tylko że jak on wykłada psychologię dla studentów pierwszego roku, to i mówi o typach, jako takie wprowadzenie w tę dziedzinę. Natomiast wydaje się, że to jest zbyt radykalne podejście. Że trzeba się zastanowić na tym, kiedy model cech nie dominuje, bo gdybyśmy powiedzieli, no to model cech dominuje, zamykamy dyskusję, nie ma o czym już dyskutować, tak? On jest zdecydowanie lepszy. Otóż kiedy model cech nie dominuje? A mianowicie wtedy, kiedy kryterium jest bardzo złożone i typologiczne. Być może wtedy znaczenie mają interakcje cech. A zatem wtedy, kiedy kryterium nie ma charakteru psychologicznego, jest kryterium typologicznym, to być może klasyfikacja typologiczna wcale nie jest klasyfikacją nietrafną. Wreszcie typy zwiększają możliwość przewidywania, gdy wiążą się z kwalifikacją kandydata do pracy. Być może osoby, które dokonują takiej kwalifikacji, obserwują drugiego człowieka, tak, a nie mają z nim długiego kontaktu, a muszą sformułować wnioski psychologiczne, to być może kwalifikacja typologiczna jest lepsza. W tym znaczeniu, że jest poznawczo prostsza. I potrafimy to zrobić stosunkowo precyzyjnie. Dokonujemy wtedy typologicznych ocen. Wtedy, kiedy zaczynamy człowieka poznawać, no to on już nie jest taki typowy. Tak? On zaczyna nam się
wzbogacać i zaczynamy go charakteryzować w kategoriach cech. Natomiast być może ten pierwszy ogląd, krótki, jest w kategoriach typów. Podsumowując, to co powiedziałem do tej pory, tytuł też jest żartobliwy, wzięty jest znowu, znaczy jest to trawestacja tego jednej z części Matrixa znowu. Czy to jest rewolucja, tak jak autorzy to sobie zamierzyli? Otóż po pierwsze, jakie jest znaczenie tejże propozycji? Niewątpliwie zwraca się w niej uwagę i jest to wartość, że pewnymi kategoriami opisu osobowości, naturalnymi, użytecznymi, są typy. Nie tylko cechy, ale typy. O typach zapomnieliśmy w XX wieku, a wydaje się, że to podejście zwraca uwagę, że to jest też naturalna kategoria opisowa i nie ma powodu, żeby z niej rezygnować. To podejście jest niewątpliwie wygodne, oszczędne, poznawcze, chociaż może sprzyjać stereotypizowaniu ludzi, tak? Narzucaniu takich, no właśnie tak jak powiedziałem, że właśnie ta fuzja Polaków i Koreańczyków, jak ich tak poklasyfikujemy typologicznie, to niczego dobrego nie mogła przynieść, co proszę Państwa też przerzuca jakby ciężar odpowiedzialności za niepowodzenie tej spółki na psychologię, a nie na warunki społeczno-ekonomiczne, tak? Na nieliczenie się z realiami, ale to myślenie to sprzyja takiemu, tak? Że fuzja dwóch melancholików niczego dobrego nie mogła przynieść, a przecież to nie jest taka przyczyna. I to jest to niebezpieczeństwo myślenia typologicznego. Ops. Drugie, zwrócenie uwagi na konieczność całościowej diagnozy temperamentu, że psychologowie różnic indywidualnych w pewnym momencie przestają się już interesować, jak wygląda cała osobowość, tak? Tylko zajmują się jakimiś fragmentami, analizują poszczególne cechy, a tutaj się mówi o tym, że trzeba opisać całą osobowość, analizować całą osobowość. I jest to niewątpliwie rzecz, o której zapomniano, a która powinna być realizowana. Chociaż podejście typologiczne ma jedną zasadniczą wadę. Kwestia liczby typów osobowości i charakterystyki psychologicznej jest nadal w moim przekonaniu otwarta. Na pewno nie 3 i na pewno nie 4. Ile? Nie wiadomo i rzecz chyba nie będzie łatwa do stwierdzenia. Dlatego proszę Państwa, że tak, ci, którzy poszukiwali 3 typów, opierali się na bloku. Kiedy my poszukiwaliśmy 4 typów, no to opieraliśmy się na koncepcji teoretycznej, gdzie były pewne podstawy, wiadomo czego było oczekiwać. No w ostatecznym rozrachunku mogliśmy się odwołać do Hipokratesa Galena. No ale, a jaki jest 5 typ? Albo 6, albo 7? Jak znaleźć coś, czego nie wiemy, czy w ogóle jest, bo nie wiemy, czy jest 4., 5., 6 typ, nie wiemy. Znaczy 5., 6., 7, to tego nie wiemy. Nie wiemy, czym on się charakteryzuje, no bo nie ma żadnych przesłanek teoretycznych i nie wiemy, gdzie on jest, czy to jest główny typ osobowości, czy jeden z podtypów. Otóż poszukiwanie, czy znalezienie takiego typu, wtedy kiedy nie wiemy, czy on jest, gdzie on jest i czym się charakteryzuje, wydaje się rzeczą no niemalże niemożliwą, a w tym razie wymagałoby jakiejś benedyktyńskiej pracy, która być może zakończyłaby też się niepowodzeniem, ale w każdym razie problem jest nadal otwarty. Jak zatem traktować typy? Czy typy powinny zastąpić w naszym myśleniu cechy, czy też powinny stanowić uzupełnienie? Otóż w moim przekonaniu klasyfikacja typologiczna powinna zastąpić uzupełnienie koncepcji cech. Jeżeli natomiast byśmy powiedzieli tak albo cechy, albo typy, to jest to raczej krok wstecz niż naprzód w rozwoju osobowości. Tu odwołałbym się do takiej tezy Seymoura Epsteina, który w 1977 roku, gdzie też atakowano koncepcję cech w psychologii różnic indywidualnych, napisał taką pracę poznamiennym tytułem, w wolnym tłumaczeniu brzmiałoby to, że cechy są nadal żywe i mają się świetnie. Po tym ataku tych zwolenników koncepcji typologicznej wydaje się, że ta teza jest nadal w pełni aktualna. Tutaj cechom nic nie zagraża, aczkolwiek też nie można odrzucać typów. Ta klasyfikacja ma sens i być może rozpoczęcie badań, kiedy ludzie posługują się klasyfikacjami typologicznymi, kiedy one dają istotne możliwości przewidywania, pewnie by coś również do myślenia psychologicznego w ramach różnic indywidualnych wniosło. Dziękuję. Wszystko.